Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem Państwu przekazać wystąpienie pokontrolne, jakie Państwowa Inspekcja Pracy, oddział w Opolu, złożyła do spółki. Ono jest datowane na 10 lutego. Do spółki trafiła troszeczkę później, do mnie całkiem niedawno. To wynika jakby z technologii sprawy, ale jako reprezentant wspólnika mam prawo znać ten dokument. Zresztą nie jest to dokument tajny, od razu mówię, natomiast my zanonimizowaliśmy nazwiska osób, których dotyczą ten dokument. To wystąpienie jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji w wodociągach i kanalizacji. Potwierdza to, o czym mówiliśmy od miesięcy, potwierdza słuszność interwencji, które podjęliśmy w tej sprawie. Pozwolę sobie Państwu to przeczytać, zacytować i potem oczywiście oddam głos, ale jest to wystąpienie podpisane przez starszego inspektora pracy, więc jest to dokument oficjalny, który wyszedł z Inspekcji Pracy, trafił do WIK-u. WIK w związku z nim musi się oczywiście do tego odnieść. W jaki sposób się odniesie, to się dowiemy. Wystąpienie, nie będę w szczegółach mówił, ale wnosi się o przestrzeganie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Jest podstawa prawna, uzasadnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracownicy powinni być równo traktowani itd., itd. I cytuję dalej, w trakcie kontroli ustalono, że pracodawca naruszył opisane wyżej regulacje w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na płeć. Co ustalono na podstawie analizy dokumentacji związanej z korzystaniem przez kobiety z uprawnień rodzicielskich? Z ogólnej liczby 19 pracownic korzystających w okresie styczeń 2015, kwiecień 2022 z uprawnień związanych z macierzyństwem, aż w przypadku 11 pracownic dokonano zmian stanowisk. W przypadku jednej z pań odbyło się to po urodzeniu dwojga dzieci. Łącznie w tym okresie przeprowadzono 22 zmiany stanowisk pracy. W przypadku niektórych kobiet kilka razy zmieniano stanowisko. Wszystkie zmiany odbywały się w trybie porozumienia zmieniającego następującego bezpośrednio bądź w krótkim czasie po powrocie do pracy, najczęściej po wykorzystaniu jeszcze zaległego urlopu wypoczynkowego. Co prawda do zmiany stanowisk dochodziło w drodze porozumienia stron, jednakże przesłuchani na tę okoliczność świadkowie wskazują, że porozumienia te były podpisywane pod presją ze strony pracodawcy. W niektórych przypadkach zmiany stanowisk odbywały się wielokrotnie. Na przykład w wypadku pewnej pani 3 razy po urodzeniu pierwszego dziecka i 3 razy po urodzeniu drugiego dziecka. Inna pani była przenoszona na stanowisko 5 razy po powrocie z urlopu wypoczynkowego, udzielonego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim. A jeszcze kolejna pani 3 razy. Szczegółowo opisano to w protokole z kontroli. Kontrola wykazała również, że pracodawca dokonywał zmian miejsca wykonywania pracy w sposób dyskryminujący pracowników. Najbardziej rażącym przykładem takich zachowań opisanych w protokole z kontroli jest przypadek przeniesienia pracownicy na podstawie artykułu itd. kodeksu pracy do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach. Na podstawie zeznań świadków ustalono, iż pracownica nabyła uprawnienia emerytalne, ale nie zamierzała przechodzić jeszcze na emeryturę. Zgodnie ze zeznaniami świadków przeniesiono pracownicę pomimo wiedzy, że ta nie posiada prawa jazdy, a dojazd do oczyszczalni w Kosorowicach środkami komunikacji publicznej jest bardzo utrudniony. Dodatkowo świadkowie wskazali, że prezes Jak i wiceprezes Filipowski mieli zakazać dowożenia do Kosorowic przez innych pracowników spółki. Ta sytuacja zgodnie ze zeznaniami świadków zmusiła ją do przejścia na emeryturę. W protokole z kontroli opisano również inne przypadki przenoszenia pracowników pomiędzy obiektami spółki. Analiza wynagrodzeń pracowników wykazała, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska obarczone są bardzo dużymi dysproporcjami. Jak ustalono, różnica wysokości wynagrodzenia w tej grupie pracowników w niektórych przypadkach była prawie dwukrotna. Biorąc pod uwagę wynagrodzenia i premie regulaminowe, różnice te były jeszcze większe. Dysproporcja, jeśli chodzi o wynagrodzenia i przyznawanie świadczeń, była widoczna również w innych grupach pracowników. Jeden z takich przypadków, tu jest podane nazwisko, której pracodawca, pomimo braku wykształcenia kierunkowego, przyznał wynagrodzenie w kwocie wyższej niż w przypadku innych pracowników działu, w którym była zatrudniona. Po okresie ponad roku od zatrudnienia pracownica, pomimo najmniejszego stażu pracy w tym dziale, otrzymywała najwyższe wynagrodzenie. Zupełnie odmienna sytuacja dotyczyła innej pani, która po przyjęciu do pracy w tym dziale, jako nowy pracownik, otrzymała najniższe wynagrodzenie. Po kilku latach pracy w dalszym ciągu otrzymywała najniższe wynagrodzenie spośród pracowników działu. W
trakcie kontroli ustalono, że Ireneusz Jaki, jako prezes zarządu, działając w imieniu pracodawcy Wodociągi Kanalizacja Spółka WO, rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z rażącym naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umowy bez obowiązkowej konsultacji z działającymi w spółce organizacjami związkowymi. To jest ten przypadek pracownika, który zeznawał przed inspekcją pracy, którego dyscyplinarnie prezes Jaki po 20 latach zwolnił, tak przypominając sytuację. Dodatkowo Ireneusz Jaki, składając w imieniu spółki oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, bez wypowiedzenia naruszył przepisy wewnątrzzakładowe, wymienione we wniosku, regulujące tryb postępowania w sprawach kadrowo-płacowych. W trakcie kontroli ustalono, że pracodawca wyliczał przedmiotowe świadczenia, tu chodzi o nadliczbówki, odmiennie, mianowicie do podstawy normalnego wynagrodzenia za pracę nie wliczał stałego składnika wynagrodzenia, jakim była comiesięczna premia regulaminowa. Czyli, mówiąc wprost, zaniżał nadliczbówki. W trakcie kontroli ustalono, iż pracodawca niektórym pracownikom wracającym do pracy po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem nie zapewnił pracy na dotychczasowym stanowisku lub innym odpowiadającym kwalifikacji pracownika. To jest powtórzenie, ale tu pojawia się rzecz nowa. Ustalenia kontrolne wykazały, to jest dalej opisane, że zażądano od kobiet, które mówiły o tym, że karmią piersią, żeby specjalne lekarskie zaświadczenia w tej sprawie przynosiły, co też jest niezgodne z prawem pracy, czyli w sposób kolejny je dyskryminowano. Cały dokument Państwu przedstawiam, tak jak on jest. To jest dokument sporządzony przez Inspekcję Pracy, czyli nie przez ratusz, przez Radę Nadzorczą, ale przez instytucję, z którą Urząd Miasta nie ma nic wspólnego, jeżeli chodzi o nadzór. Co więcej, my sami przez Inspekcję Pracy jesteśmy kontrolowani. Dlaczego to przedstawiam? Dlatego, że jak Państwo widzicie, od wielu miesięcy mówimy o rażących przypadkach, choćby tych dyskryminujących, które miały miejsce w WIK-u. Są zeznania pracowników zawarte w protokołach kontroli, które mówią o wielu różnych przypadkach dyskryminacji i mobbingu, które miały miejsce. Również te rzeczy dotyczące nierównego wynagradzania, które tu są wymienione. No, Inspekcja Pracy datuje ten dokument na luty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak pamiętacie wcześniej, w eurodeputowany Jakik chwalił się, że podjął interwencję w inspekcji pracy, że też mówił o tym, że błędy jakieś miały się pojawić w tym protokole. Tymczasem Inspekcja Pracy o tych błędach nie pisze. Prawda? Nie podważa też treści wcześniejszych ustaleń, czyli od czasu, kiedy dokument w okolicach września, protokół pokontrolny, tak, trafił do spółki, do Rady Nadzorczej i również do właścicieli, w tym do PFR-u. Do tego czasu, jak widzicie, PIP utrzymał zarzuty potwierdzone w tamtym protokole. Konsekwencje tego oczywiście są daleko idące. Wiemy, że inspektorat podjął działania mandatowe, więc może mandatem wymierzyć mandat wobec zarządu spółki, ale myślę, że jakby najistotniejsze jest w tym wypadku ta rzecz, która z tego płynie, czyli to, że spółka została wprost wezwana do zaprzestania takich praktyk i musi się teraz do tego odnieść cały zarząd spółki, wdrożyć rozwiązania, które będą naprawiać te zło, które uczyniono. No i ostatnia rzecz, oczywiście pracownicy, ci, którzy byli dyskryminowani, mogą wystąpić do sądu pracy czy do innego sądu o wielomilionowe, wieloset tysięczne odszkodowania z tego tytułu, że takie rzeczy miały miejsce, bo to są już rzeczy, jeszcze raz podkreślę, niestwierdzone przeze mnie, niestwierdzone przez nawet Radę Nadzorczą, ale jest to już instytucja, która w imieniu państwa, administracji publicznej działa i bada tego typu sprawy w sposób wyspecjalizowany. Czyli tego ryzyka, że pan Jaki będzie wpływał na członków Państwowej Inspekcji Pracy, bo to się nie potwierdziło. Znaczy trafił do spółki jeszcze wystąpienie Generalnej Inspekcji Pracy i nie wiem w tej chwili, czy Generalna Inspekcja Pracy nie zamierza wydać jeszcze jakiegoś
jakiegoś zalecenia na przykład, czy wystąpienia, tak, ale jednoznacznie jakby w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten poziom do tej pory kwestionowany, mamy czarno na białym potwierdzenie przypadków, o których mówiliśmy, o których Państwo pisaliście też wiele razy. Jest to dokument datowany z lutego, czyli świeży. A Pan ma informację, Panie Prezydencie, czy ci pracownicy będą występować do Sądu Pracy o odszkodowanie? Tego w tej chwili nie wiem, ja nie mam z nimi kontaktu. To też, żebyście Państwo mieli świadomość, ja się z nimi nie spotykałem. Nie? Ja, jeżeli znam jakieś te sprawy, to z protokołów bądź z przekazów Rady Nadzorczej. Właśnie dlatego się z nimi nie spotykałem, żeby nie usłyszeć, że ja kogoś przekupuję, czy jakieś inne bzdurne zarzuty. Zleciłem w kwietniu, poprosiłem Radę Nadzorczą o kontrolę tej sprawy. Tak? Rada Nadzorcza, jak Państwo widzieliście, zleciła niezależny audyt. Ten audyt też jest kwestionowany, bo to jest jakaś pracownia LGBT podobno. Tak? Przepraszam za to określenie, ale nie ja go używam, tylko cytuję. Potem pojawiła się kontrola PIP-u i tą kontrolę PIP-u to bodajże też sam prezes Jaki chyba zawołał, bo nie pamiętam, dlaczego się PIP pojawił w tej spółce, ale to nie była moja inicjatywa. Nie? Ja poprosiłem Radę Nadzorczą. Zresztą to, że się w PIP-ie pojawił, że się PIP pojawił w spółce, to była już zewnętrzna inicjatywa. Nie wiem, czy to też ktoś z radnych nie wnioskował. W każdym razie, no, podkreślam jeszcze raz, brak swojego wpływu na to. Natomiast czym generalna jeszcze to zakończy, to tego nie wiem. Nie czekamy na ten dokument. Nie? To jest kontrola, który jaki okres dokładnie obejmuje? Masz styczeń 2015-2022, ale to chodzi... To jest ten protokół, który który trafił we wrześniu, więc to była kontrola bieżąca, ona była w lipcu robiona. Natomiast sięgając do dokumentów, to znaczy inspektorzy, to jest moja opinia, jakby po prostu zobaczyli to co ja też widziałem i wcześniej Państwu o tym mówiłem, zobaczyli to po prostu umów o pracę, nie? Kto jakie stanowisko zajmował i to można sprawdzić do 2015 roku, nie? Nawet wcześniej, nie? Gdyby taka potrzeba była. Natomiast nie pojawiły się takie zarzuty do wcześniejszych zarządów, więc myślę, że tego nie badali. Które z tych ustaleń Pana zdaniem jest najbardziej szokujące? No, dręczenie matek to jest takie najbardziej skandaliczne, bo przecież prowadzimy politykę prorodzinną w mieście. I jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola, jeżeli chodzi o też stosunek do kobiet, które są w okresie ciąży. Nie tylko my, wiele instytucji po prostu stara się zachęcać kobiety do tego, żeby rodziły dzieci. Nie mówię nawet o programie 500+, bo dla nas to jest czyli taka demografia, odmłodzenie społeczeństwa jest niezwykle ważne, a tu mówimy o kobietach, które są w szczególnej sytuacji. Znaczy kobieta w ciąży, która podlega stresowi, to się może przenieść na, tak mi się wydaje, może się przenieść na płód, na dziecko, tak? Poza tym, no to jest taki, jak się można decydować na dziecko, kiedy pracodawca potem obniża stanowisko albo przenosi na inne stanowisko, no to są takie najbardziej szokujące, drastyczne przykłady, nie? Jeżeli się takim rzeczom poddaje te kobiety. Chociaż oczywiście inne przypadki, w tym jak to przenoszenie pracowników, są równie drastycznie w swoim brzmieniu, bo przypuszczam, że inspektorzy zacytowali po prostu część z tego protokołu, który tam mieli, nie? Bo tam były dwie rzeczy, czyli w protokole z tych badań lipcowych, czerwcowych, któremu poddano 75% załogi. Nie, bo taki procent był badanych w tym wypadku. Pracownicy, i słusznie tak teraz można to przyjmować, uwierzyli inspektorom, że będą niezależni, więc się zgłosili chętnie, wypełniali ankiety i tam były dwie rzeczy. Ankiety i druga rzecz, wywiady z pracownikami. Taka kwestia już ocenna, analityczna na podstawie wywiadów. Nie? No więc oni część z tych rzeczy napisali jasno, że to są rzeczy, które oznaczają, że w spółce nie traktowano, nie przestrzegano przepisów o równym traktowaniu. Panie Prezydencie, w związku z upublicznieniem wyników tej kontroli, czy miasto jako właściciel jakieś kroki tutaj podejmie? Niezmiennie. My jesteśmy niezmienni, jeżeli chodzi o nasze działania i po prostu chcemy doprowadzić do tego. Miasto ma 9 spółek.
Tylko w jednej takie zdarzenia mają miejsce, przynajmniej jeżeli chodzi o stwierdzenie. Więc w wypadku wielu pozostałych spółek prowadzimy działania, wszystko się dzieje normalnie. W tej jednej, jak Państwo widzicie, dochodziło do tak rażących naruszeń i wprost jest cytowane z nazwisk, kto za to odpowiada. Mnie już teraz nie dziwi to, że prezes Filipowski tak często był tam na tych konferencjach prasowych. To przeczytałem, prawda? A jakie kroki Państwo mają możliwości podjąć? No, w środę jest spotkanie Rady Nadzorczej. Zobaczymy, co będzie decyzją Rady Nadzorczej. Zobaczymy, jak PWR się do tego odniesie, chociaż raczej nie widzę tu szans na zmianę, ale no ja się nie mogę zgodzić. Proszę się tak jakby nie być zdziwionym moją postawą. Ja się nie mogę zgodzić na to, że w miejskiej spółce krzywdzi się kobiety w ciąży. To mam pytanie, panie prezydencie, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Rozumiem kwestię tą, że ci pracownicy podpisywali te porozumienia stron. Często pracodawca wymaga podpisania tego nawet, że ktoś się z tym nie zgadza. Natomiast jeżeli mamy sytuację, która dzieje się od 2015 roku do 2022, to jest 7 lat i przez te 7 lat jakby ta sprawa nie wypływa i dopiero pracownicy decydują się opowiedzieć o niej w zeszłym roku. Tak? Dlaczego przez te 7 lat, pomimo tego, że to się odbywało regularnie, niezmiennie, pracownicy byli dyskryminowani, przez te tyle lat nic, żadna z tych spraw nie ujrzała światła dziennego? Nie jestem zupełnie zaskoczony, bo widzę, co się dzieje w ostatnich miesiącach. Proszę zwrócić uwagę, że prokuratura już zawiesiła dwójkę członków zarządu, którzy badali te sprawy i chcieli ich wyjaśnienia. Panią Maślak i pana Paronia. To oni pierwsi z początkiem chyba roku 2022 po zgłoszeniu pracowników rozpoczęli rozmowy z pracownikami i potem przekazali tę sprawę do Radzie Nadzorczej. Ci pracownicy już są zawieszeni przez prokuraturę. Proszę zwrócić uwagę, co się stało z członkami Rady Nadzorczej. Na prawie wszystkich prezes Jaki doniósł do prokuratury, że go nękają. To jest jeden z zarzutów. Proszę zobaczyć, co w tej sprawie się w różnych miejscach dzieje, tego, co się dzieje w mieście. Ataki na mnie, które występują, kiedy ja mówię wprost, że będę dążył do wyjaśnienia tej sprawy, również tak samo. Więc ja się nie dziwię pracownikom, że się po prostu bali ojca wiceministra sprawiedliwości. Mnie to wcale nie dziwi. Po prostu uważam, że zareagowaliśmy w ostatniej możliwej chwili i że oni już byli przed samobójstwami albo przed innymi podobnymi zdarzeniami w takiej sytuacji, że się na to zdecydowali. Po prostu byli przez lata gnębieni i ze strachu nawet się bali o tym powiedzieć. No i dzisiaj to się potwierdza, ja się im nie dziwię, bo dzisiaj ja jestem w paru sprawach gdzieś w sądzie. Rada Nadzorcza, która to bada, jest również w sądzie. Pracownicy spółki, którzy mówili o tym, że, czy u prokuratura, tak to nazwałem, pracownicy spółki, którzy mówili o tym, że był mobbing i tak dalej, zostali oskarżeni o to, że byli przekupywani zwykłymi nagrodami pracowniczymi, jakie pracownicy dostają, więc mnie to w ogóle nie dziwi. Wręcz przeciwnie. Mnie dziwi co innego, że właśnie takie rzeczy się w Polsce dzieją. To mnie dziwi, nie? Ta pycha jest po prostu tak skandalicznie wielka, że się wprost mówi o tym, że się chodzi do instytucji publicznych i się wymusza na nich konkretne działania, albo się innych pomawia o to, że oto oni są nieuczciwi. Nie? Bo przecież pamięta pan PIP, badał tą sprawę. Przecież PIP nie mówi o zarzutach wobec Agnieszki Maślak i Sebastiana Paronia, nie? A przecież prezes Jaki stwierdził, że tak, rzeczywiście był mobbing, ale to Paroń z panią Maślak mobbingowali pracowników, nie? To jest klasyczna bolszewia. Przepraszam za lekkie emocje, tylko jakby po prostu staram się to pokazać, jak to jest. Przecież my żyjemy zastraszani interwencjami prokuratury, policji, tak, CBA. Pokazywałem Państwu bodajże 3 tygodnie temu bilans spółki, tak? Jak on wygląda? Też przecież były informacje o tym, że ma być tragedia, że spółka płaci więcej za prąd. Z perspektywy czasu Państwo widzicie, wszyscy płacimy więcej za prąd, nie? Nawet rząd podjął sam interwencję, w której wprowadził cenę maksymalną na prąd. Bo taka była sytuacja, prawda? A tymczasem zarzuty postawiono dwóm członkom zarządu. Nie? Znowu, kwestia ugody z firmą, która w tej chwili jest w upadłości, prawda? Trzy osoby na spotkaniu zarządu zgodziły się i podpisały się na zawarcie ugody w konkretnej treści. Prokurator oskarżył dwie.
To jest niestety wszystko bardzo smutne, ale co jeszcze gorsze, prawdziwe. To wystąpienie jest pokontrolne. Tak. Ono jest po tej kontroli, co tam była wtedy robiona w lipcu, do tak. Protokół. Tak. Natomiast wystąpienie pokontrolne w lipcu jeszcze głównego inspektora jeszcze nie ma. Nie ma. Nie ma. Proszę zwrócić uwagę na ciąg zdarzeń. Tak jeszcze to jedną rzecz powiem, że ciąg zdarzeń, że kiedy my mówiliśmy o tym, że jest protokół PIP-u, który jest taki jednoznaczny, tak? To nagle w spółce pojawili się wraz z prezesem pojawili się reprezentanci GIP-u, tak? W tym samym, w którym prezes wracał, a parę tygodni temu pokazały się oficjalne informacje, przepraszam, były wiceminister o tym mówił, że on był i podjął interwencję w sprawie taty w Głównej Inspekcji Pracy. Więc ja, jeżeli podjął, to ja teraz nie wiem, co Generalna Inspekcja na ten temat powie. Wiem natomiast, jeszcze raz o tym mówiłem na sesji, wyrazy najwyższego uznania za odwagę, mówiąc prosto. Z tego powodu nazwisko pana inspektora jest też w nim nazywane? Nie wiem. Możecie państwo po prostu o to zapytać. Ono chyba na podpisie było, także nikt nie wie. Ale po prostu PIP o to, bo to ja państwu prezentuję, co PIP powiedział, nie? To nie jest tak, że ja prezentuję państwu, co ja ustaliłem w tej sprawie. Ja to prezentowałem wcześniej. Tak? Kiedy usłyszałem, że są takie, poprosiłem, bo do tego mogłem mieć dostęp, poprosiłem o dokumenty w sprawie. Nie przesłuchiwałem pracowników, jeszcze raz to podkreślę. Nie miałem styczności z tymi pracownikami. Poza związkami zawodowymi, ale to jest sytuacja normalna, że związki zawodowe się z prezydentem w każdej sprawie kontaktują, tak? Tak samo w innych spółkach, nie? Więc miałem kontakt ze związkami zawodowymi, tak? Ale nie bezpośrednio z pracownikami, którzy... Więc ja nie miałem możliwości ani wpływać, ani ich do czegoś namawiać. Zresztą nie miałbym w tym interesu, mówiąc prosto. Po co miałbym to robić? Sam prezesa, jakiego powołałem na kolejną kadencję. Sam w ten sposób w siebie uderzał. Ale jeszcze raz powtórzę. Gdybym tego nie zrobił, to nie wykluczone, że nie mielibyśmy już do czynienia z jakimiś znacznie drastycznymi wypadkami, które mogły w tym miejscu mieć.